Jury kieruje się wyborem najlepszej architektury. I każdy projekt, który staje jako zadanie przed projektantem, zawiera w sobie temat i zawiera w sobie problem, który trzeba znaleźć i zinterpretować. Sposób, w jaki ten problem się formułuje, jest pierwszym elementem oceny. To musi być widoczne w rozwiązaniu projektowym. To musi być nie tyle oryginalne dla swojej inności, ale logiczne, klarowne, przejrzyste i uzasadnione. Drugi ważny element oceny to jest to, w jaki sposób projektant ten problem, który wyłonił, uzasadnił, że to właśnie jest najważniejsze, w jaki sposób on go rozwiąże i w jaki sposób to będzie umiał pokazać, tak, żeby do swojego rozwiązania jak najbardziej przekonać. To nie jest kwestia ładnych obrazków, chociaż one, jeśli są dobrze narysowane i jest to umiejętnie zaprezentowane z podkreśleniem właśnie tych wartości, które są dla projektu istotne, to oczywiście jest na plus dla rozwiązania. Trzeba ten teren polubić, trzeba go bardzo dobrze poznać, pojechać tam, pospacerować, pochodzić, powdychać to powietrze, które tam jest, popatrzeć na niebo, jakie ptaki tam śpiewają, to wszystko ma znaczenie. Liczy się oczywiście też to, co się tam działo, to, co nazywamy czasem takim palimpsestem, prawda, czyli niewidoczne ślady starych parceli, starych ulic, starych fundamentów, domów, których już nie ma, a kiedyś były i miały znaczenie. Operujemy w przypadku tego konkursu na terenie rekultywowanym przyrodniczo, prawda? Przełożonym w starym korycie rzeki. Terenie, który w tej chwili jest dość zdegradowany, ale ma w sobie ogromny potencjał. Ja zawsze mówię, że najciekawsze do projektowania są tak zwane krajobrazy zero, czyli właśnie takie, które absolutnie nie są malownicze, które momentami porażają swoją brzydotą, zaniedbaniem. To, że jest to pierwszy obiekt, jest niesamowitą szansą. Dlatego, że można nawet takim maleństwem, jakim jest w skali tego terenu obiekt, który ma niecałe 200 metrów kwadratowych maksimum, można umiejętnie go sytuując stworzyć swojego rodzaju początek i wykorzystać szansę, jaką zawsze ma architektura, żeby prowokowała różne akcje. Ważne jest, w jaki sposób ten teren faktycznie można zrewitalizować, a zrewitalizować to znaczy ożywić, to znaczy, żeby on działał, żeby żył i jeśli architektura sobie z tym nie poradzi, to znaczy, że jest niepotrzebna.